Myślicie państwo, że jak kończy się rok 2020, to może przyszły rok będzie lepszy, spokojniejszy, a po zwalczeniu pandemii koronawirusa świat wróci do normy? Otóż nie bardzo. To jest akurat okładka The Economist i ten rok 2021 na świecie aż jeży się od wielkich zagrożeń dla ludzkości, ale dziś będziemy rozmawiali o dziwnej koncepcji finansowych elit Zachodu, które proponują wielki reset. Można by pomyśleć, że skoro są ekonomistami, to będzie to reset jedynie ekonomiczny. No nic bardziej mylnego. Planują zmiany w życiu ludzi niemal na wszystkich płaszczyznach codzienności. Mam nadzieję, że wyjaśnią nam to szerzej nasi goście, bo z nami już na łączach jest pan Sebastian Stodolak, Warsaw Enterprise Institute. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. I pan Piotr Rosik, zastępca redaktora naczelnego portalu Strefa Inwestorów. Witam serdecznie. Dzień dobry. No więc na początek pokażmy, proszę państwa, Klaus Schwab, lider Światowego Forum Ekonomicznego, zapowiedział, że z tego kryzysu możemy wyłonić lepszy świat, jeśli wspólnie i szybko będziemy działać. Kiedy elity mówią o lepszym świecie, to rzadko kiedy zwiastuje coś dobrego, ale właśnie Piotr Rosik pisał na ten temat artykuł, więc niech tam rozwinie hasło wielki reset. Czym jest ten lepszy świat? Tak, zgadza się. Na Strefie Inwestorów pojawił się dokładnie 1 grudnia taki mój tekst o wielkim resecie. Jest to jakby idea promowana oficjalnie przez Światowe Forum Ekonomiczne, World Economic Forum. To jest taka fundacja szwajcarska założona przez niemieckiego profesora ekonomii Klausa Schwaba. I wedle tego, tej idei, no, świat trzeba zmienić na taki bardziej zrównoważony, bardziej zielony, tak? Trzeba kapitalizm wymyśleć na nowo, że tak powiem, czyli to jest taki, tam głównie jest nacisk położony na większą ochronę środowiska, ale nie tylko. Jest mowa o tym, że to dobrze, że ludzie się będą mniej przemieszczali, bo tak, no właśnie dzięki temu będzie mniejsza emisja dwutlenku węgla, ale też dobrze, że nowoczesne technologie kierują nas w stronę takiego świata, gdzie jest mniej własności, a więcej właśnie jakby dzielenia się ze sobą. Ta idea wielkiego resetu jest oficjalnie promowana na stronach tego Światowego Forum Ekonomicznego. To sobie każdy może sprawdzić w internecie. I właśnie to zrobiliśmy, bo dzięki pańskiemu artykułowi łatwo dotrzeć do tej podstrony Światowego Forum Ekonomicznego. Szanowni panowie, drodzy państwo, zobaczmy przykładowe relacje tych idei. Otóż dziesiątki wokoło różnych dziedzin życia, właściwie wszystkich dziedzin życia. Wybraliśmy, tam akurat jest bankowość i rynki kapitałowe. Przechodzimy do centralnych banków i regulacji, więc natychmiast zmieniają się dziesiątki relacji wokoło z nowym modelem biznesowym, publicznego zaufania, i można przechodzić do kolejnych relacji, które łączą się z następnymi, i wchodzimy teraz do takiego globalnego zarządzania światem. I to też pluralizm instytucji, aktorzy międzynarodowi, czyli takie podmioty międzynarodowe, antyglobalizm. Drodzy państwo, można na stronie przeskakiwać tam do właściwie no dziesiątków, czy chyba nawet setek tych różnych idei. I czy to jest taka wizja utopijna jakiegoś całościowego systemu, który ma być zaprowadzony w wizji tych liderów Światowego Forum Ekonomicznego? Czy to jest tylko taki łagodny kierunek, żebyśmy gdzieś pomiędzy kompletnymi teoriami spiskowymi a ignorancją gdzieś znaleźli złoty środek? Pan Sebastian Stodolak, proszę o pańską opinię na ten temat. Kompleks Zbawiciela to jest
To jest takie zjawisko psychiczne, gdy ktoś uważa, że ma misję zmiany, naprawy świata i że to właśnie on sprawi, że inni będą szczęśliwi. I taki kompleks Zbawiciela często trafia się osobom, które już dorobiły się odpowiednich pieniędzy, odpowiedniego statusu społecznego, spotykają się w jakimś kole, tworzą różnego rodzaju grupy, takie jak chociażby ta grupa, która spotyka się co roku w Davos, wymieniają się spostrzeżeniami i właśnie dochodzą do wniosku, że to oni są powołani przez los, konieczność dziejową, może przez Boga, do naprawy zmiany światowych instytucji. Niestety te wyobrażenia elit, bo o elitach mowa, o samych sobie, są zazwyczaj na wyrost. To znaczy one same przeceniają swoje zdolności do kreowania światowego porządku. I tenże Światowe Forum Ekonomiczne w Davos co roku faktycznie wyznacza, od wielu lat już, od dekad, wyznacza różne cele, które świat powinien osiągać, jego zdaniem, czy zdaniem tychże uczestników forum. Różnie z tym bywa. Najczęściej te cele są zbyt ambitne, zbyt daleko idące. Mówi się już od dawna o oderwaniu tych elit od prawdziwego życia. Więc po pierwsze, nie przeceniałbym znaczenia tych wszystkich, tej szumnej narracji o wielkim resecie, ale też nie ignorowałbym jej z drugiej strony. To znaczy, to są pewne idee bardzo intensywnie promowane i otwarcie, to nie jest spisek, to jest pewna otwarta narracja, dostępna. Można sobie zajrzeć i poczytać, jak sami panowie zauważyliście. W związku z tym nie ignorowałbym tego, ponieważ może być tak, że na zasadzie pewnego zbiegu okoliczności, jakim jest na przykład pandemia, bo to jest splot pewnych zbiegów okoliczności, wytworzy się taki nurt w myśleniu o kreowaniu instytucji politycznych, w którym jeszcze bardziej podkreśli się to znaczenie państwowego, jakby to ująć, paternalizmu wobec jednostki. I to już teraz widzimy. Polityka lockdownu stosowana na całym świecie doraźnie w celu zwalczenia kolejnych wybuchów pandemii zazwyczaj jest sprzeczna z prawami fundamentalnymi, czyli na przykład z ustawami konstytucjonalnymi. A jest to powszechnie ignorowane. Tak, jakby przyjmuje się, że to jest usprawiedliwione. Dlaczego? Bo państwo tutaj znów nasiąka znowu tą ideą dbania o szczęście, dobrobyt jednostki, która sama z siebie najwyraźniej jest zbyt głupia, żeby o to zadbać. Więc walczyłbym bardziej z ideami walczyłbym bardziej niż z tą ideą wielkiego resetu i z tymi elitami z Davos, z takimi przejawami właśnie myślenia, że państwo jest od tego, żeby zapewniać nam szczęśliwość, bo te przejawy, one mają bardzo namacalny charakter i my wszyscy się z nimi dzisiaj stykamy, chociażby idąc do sklepu i musząc, czy chcemy, czy nie chcemy, przestrzegać tych reżimów sanitarnych. Znaczy, stawiałbym tutaj barierę, to znaczy na dobrowolność trzeba. No właśnie, tu wygląda na to, że te elity chcą skorzystać z kryzysu, by przeforsować te swoje idee, utopię. Ona niestety trochę tak zalatuje totalitaryzmem, ale jest to taka bardzo ogólna koncepcja, która ma wszystkie dziedziny życia objąć, ale jednak coś się może w tej koncepcji udać. W The Economist już we wstępniaku Toma Stendage'a czytam, że no jest ryzyko pogłębienia się na przykład różnicy między biednymi a bogatymi, że na tym korona kryzysie ten reset może dotyczyć na przykład jakichś, czy to długów tych najbogatszych, czy jakichś ułatwień dla nich, bo oni są przecież tacy wspaniali. Dlatego chciałem pana Piotra Rosika zapytać, które z tych wizji wielkiego resetu mają największe szanse na realizację w wyniku tego wstrząsu korona kryzysu?
Wyraźnie widzimy, to też nie jest żadna tajemnica, że polityka w trakcie pandemicznego kryzysu, polityka fiskalna rządów na całym świecie została poluzowana w tym sensie, że dług publiczny rośnie. Widzimy też działania banków centralnych, które no dosłownie, no użyjmy takiego kolokwializmu, drukują pieniądze bez opamiętania. Szczególnie widać to w Wielkiej Brytanii, w USA, także w Europie, tak? Europejski Bank Centralny to robi. I wydaje mi się, że to, co w jakim kierunku zmierzamy, wydaje mi się, że tutaj chodzi o wywołanie wysokiej inflacji, która pozwoli obniżyć realną wartość długu. Największymi dłużnikami są rządy państw narodowych. Niektóre z państw mają tak duży dług już wyemitowany, że on jest, niektórzy ekonomiści mówią, że on jest praktycznie niespłacalny. Więc wydaje się, że to, i to zresztą w historii to już było kilka razy przerabiane, że jakby władze monetarne doprowadzały do wysokiej inflacji po to, żeby ulżyć rządom w spłacie zadłużenia. Jakie to będzie miało przełożenie na zwykłego, przeciętnego człowieka? No wygrani będą bardziej ci, którzy są zadłużeni, no bo im też ta realna wartość długu spadnie. Jeśli mają wysokie dochody, to będą sobie mogli na przykład szybko ponadpłacać lub spłacić te długi. No a oczywiście poszkodowany będzie, no jak to zwykle w historii bywa, taki przeciętny, nazwijmy to Kowalski, który ma niskie dochody, jeszcze sobie ciuła tam coś na lokacie bankowej czy na rachunku oszczędnościowym, no to oczywiście wysoka inflacja będzie mu te oszczędności zjadała. No niestety to chyba by wskazywało, że jakieś takie trwalsze inwestycje byłyby tu lepsze. Na koniec pana Stodolaka chciałem zapytać, jaka może być formuła uniknięcia negatywnych konsekwencji tych zmian po koronakryzysie? Mnie się nasuwa wzmocnienie suwerenności państw narodowych, bo mamy jakiś wpływ na te rządy państw narodowych, ale u pana w instytucie może macie jakieś lepsze formuły na te zagrożenia? Wzmacniać suwerenność zawsze warto, tylko trzeba sobie zadać pytanie, co ta suwerenność, do czego ona dotyczy, tak? Bo jeżeli ja jestem osobą chorowitą na przykład, biedną, na co mi suwerenność, na co mi niezależność decyzyjna, okupiona choć na przykład odłączeniem się od moich współobywateli, jakąś taką, no, zamknięcie się w pokoju mi nie pomoże. Także ta suwerenność musi czemuś służyć, więc skąd się też musi mieć jakiś sens. Więc my jako Warsaw Enterprise Institute to raczej się skoncentrujemy na budowie siły danej gospodarki, w tym przypadku wiadomo polskiej gospodarki. Proponujemy zresztą pewien pakiet reform, które mają te siły zapewnić, i to naprawdę chodzi o powrót do źródeł, czyli nie wymyślajmy koła na nowo. Tutaj nie potrzeba innowacyjności, jeśli chodzi o politykę, wręcz przeciwnie, potrzeba tej innowacyjność polityczną, która się objawia nieustannymi kolejnymi ustawami, ograniczyć, a trzeba wrócić do źródeł, jakim jest wolna gospodarka, tak? Czyli wolność gospodarcza dla polskich firm w warunkach stabilnego prawa, prostych, nieskomplikowanych podatków. Niech one sobie będą na takiej wysokości, jakie są teraz, tylko byle były proste i nieskomplikowane. My taki pakiet reform proponujemy, i dopiero jak wzmocnisz się, jak nabierzesz tej odporności, jak inni uznają, że jesteś dla nich partnerem, to możesz mówić o suwerenności, bo wtedy ta suwerenność ma sens. I tu muszę postawić kropkę, panie Sebastianie, bo czas nas dopadł, ale naszymi gośćmi, proszę państwa, byli właśnie pan Sebastian Stodolak i pan Piotr Rosik. Serdecznie panom dziękuję. Zapraszam też państwa do śledzenia tekstów i na Strefie Inwestorów, i na portalu Warsaw Enterprise Institute. Tam jest dużo też analiz publikowanych. A państwu jeszcze na koniec powiem, co nasi architekci z kompleksem Zbawiciela wymyślili w tym swoim wielkim resecie, bo nie mogło tam zabraknąć ocieplenia klimatu i oczywiście równości płci, parytetów płci pojmowanych.
definiowanych jako gender i oczywiście włączane jest w to LGBT także, drodzy państwo, ale wracamy do studia. Nie odchodźcie państwo od ekranów. Za chwilę niesamowicie mocny również następny program Gorące Pytania.